Drodzy Państwo, a to jest konkurencja, którą jesteśmy Państwu winni. Od tego zaczęły się zdobycze medalowe na tych mistrzostwach dla reprezentacji Polski. To jest konkurencja, która powoli staje się naszą narodową specjalnością lekkoatletyczną, bo przecież mamy złoty medal Igrzysk Olimpijskich przywieziony z Tokio przez sztafetę mieszaną, a tutaj po fantastycznym pierwszym dniu, po znakomitych eliminacjach wystartował właśnie finał sztafety mieszanej na 400 metrów. Polacy w składzie: Michał Wróbel, Kornelia Lesiewicz, Alicja Kaczmarek i Patryk Grzegorzewicz rywalizują ze sztafetami z Nigerii, z Indii, z Jamajki, z Republiki Południowej Afryki, z Włoch, Sri Lanki oraz Czech. Bardzo mocno na początku, na tej pierwszej zmianie widzimy Republika Południowej Afryki, ale świetny, bo tutaj to wyrównanie będzie nieco dłuższe i jeszcze dalej, ale znakomicie przekazał tę pałeczkę Michał Wróbel do Kornelii Lesiewicz. Wydaje się, że jako trzeci albo jako czwarty przekazał zawodnik UKS czwórki Żory pałeczkę sztafetową. Teraz jedna z naszych głównych faworytek, nasza Kornelia Lesiewicz, która już wychodzi na prowadzenie i biegnie, już minęła ten punkt 200 metrów, od którego zależy, jak zawodniczki w kolejnej zmianie sztafetowej ustawiają się, aby odebrać i wystartować i pobiec. Tutaj zobaczymy, jak będzie kolejna osoba. Tutaj widzimy, że Uko wyprzedza Kornelię, ale niewiele traci. To jest wszystko do nadrobienia, drodzy Państwo, i Ala Kaczmarek, a Kornelia jako druga oddała pałeczkę. No to patrzmy, co teraz zrobi Alicja Kaczmarek, której ucieka nieprawdopodobnie Nigeryjka, bo ona tam jakby z innej planety wystrzeliła na tę swoją zmianę. Sumi, hinduska, także bardzo blisko Alicji Kaczmarek, a więc ciągle na tej medalowej pozycji reprezentacja Polski. Co ciekawe, to już chyba powoli staje się standard. Nikt już nie będzie kombinował, to ustawienie mężczyzna, kobieta, kobieta, mężczyzna staje się w tych sztafetach mieszanych standardem. Alicja Kaczmarek odpierająca ataki reprezentantki Indii, ale również jednocześnie zbliżająca się do sztafety Nigerii, i za chwilę jako ostatni Patryk Grzegorzewicz pomknie. Proszę zobaczyć, jaką robotę robi Alicja Kaczmarek na ostatnich metrach. Do tego znakomite przekazanie pałeczki i biało-czerwoni na prowadzeniu. Grzegorzewicz przed reprezentantem Nigerii. Fantastycznie. Zobaczymy, jak zawodnik MKS SMS Wiktoria Racibórz będzie odpierał. Tutaj Ala, widzieliśmy, jak dzielnie odpierała atak, jak ona kontrolowała, gdzie znajduje się hinduska. Fantastycznie. Tutaj bardzo, bardzo mądrze biegnie nasz zawodnik. Troszkę dalej od tego krawężnika, ale dlatego, że on kontroluje. On jak najmocniej chce wynieść Nigeryjczyka, aby nie pozwolić mu tak łatwo się wyprzedzić. Pasjonująca walka na ostatnich metrach. Zobaczmy, jak oni walczą. Tutaj troszkę Nigeryjczyk zbiega. Ach, niesamowicie. Mniej niż metr zabrakł naszemu zawodnikowi, ale proszę Państwa, mamy fantastyczny wynik. Mamy srebro. Mamy wynik 3 minuty 19 sekund 80. A zwycięzcy Nigeria pobili rekord mistrzostw świata. 3 minuty 19, 70. Te 10 setnych, które jest między nimi, jest wynikiem, który świadczy, jak pasjonująca, jak fantastyczna była to walka do ostatnich metrów. Patrzymy cały czas na szczęśliwych Nigeryjczyków, którzy pozują do zdjęcia z tym nowym rekordem mistrzostw świata do lat 20. Dawał z siebie tutaj ile mógł na tej ostatniej zmianie Patryk Grzegorzewicz. Zaprezentował się fenomenalnie. Polska ze srebrnym medalem, ale pamiętajmy, że swój udział w tym medalu mieli także ci, którzy pobiegli w eliminacjach, a więc Mateusz Matera i Olga Rzeszewska. Nigeria, Polska, Indie. Tak kończy się ten bieg.